Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, witajcie. Tak, jesteśmy tutaj we troje, jest jeszcze mój mąż, ale on się nie odzywa, słuchajcie, zachryp tutaj totalnie, ledwo mówi. Zresztą powiem Wam, że ja również miałam taką chrypę, że nie mówiłam, dzisiaj dopiero cokolwiek zaczęłam mówić, także wykorzystuję tutaj ten moment i nagrywam film. No, jestem, powiem Wam, na Podlasiu, teraz obecnie przemieszczamy się na terenie Narodowego Parku Biebrzańskiego. Jedziemy do Osowca na słynne forty, zobaczyć jak wygląda. No i chcemy też tutaj zajść, stanąć, zatrzymać się w lesie, pochodzić trochę, zobaczyć, czy jakiekolwiek grzyby tutaj jeszcze są. No oczywiście zbierać nie będziemy, ale byśmy chcieli zobaczyć, jak to wygląda. Powiem Wam, że te lasy tutaj robią na mnie duże wrażenie, bo nie widać tutaj takiej ingerencji człowieka. Są one utrzymane w takim dzikim stanie. Bardzo dużo jest tutaj bagien. Tak jedziemy właśnie drogą i mijamy te bagna. No jest dosyć dużo, tutaj widzę brzozy, świerku, sosny. Generalnie lasy są mieszane, jest też dąb, buczyna. No i widzicie, jak to wygląda tak tutaj z samochodu. Później, tak jak mówię, o właśnie, chrypa mnie jeszcze łapie. Później się zatrzymamy w drodze powrotnej, także staniemy tutaj, zrobię taką relację z lasu, jak one tutaj wyglądają, no ale tak na pierwszy rzut, no to słuchajcie, są przepiękne. Taka otacza je tutaj aura tajemniczości, no są piękne, po prostu jestem pod wrażeniem tutaj tych lasów. Jestem trzeci raz na Podlasiu, byłam wiosną, gdzie wszystko budziło się do życia, lasy tonęły w kwieciu, było bardzo dużo zawilców, które też, powiem Wam, widziałam pierwszy raz tutaj właśnie. Drugi raz byłam w lecie, gdzie wszystko dojrzewało, zboża tutaj pięknie dojrzewały. No i teraz jestem jesienią, gdzie liście już opadły, jest całkiem inny klimat, no ale też jest, słuchajcie, przepięknie. Także widzimy się za chwilkę w dalszej części relacji. Jesteśmy właśnie tutaj już w bunkrach w Osowcu. Ciemno, ponuro. Tutaj jest najprawdopodobniej wylot po stanowisku strzelniczym. Jeszcze w ścianach są jakieś haki, tutaj widnieją. Z tej strony na pewno najprawdopodobniej stało jakieś działko. To jest otwór taki jak na działko. Dosyć duże te bunkry tutaj są. Tu jest kolejne takie stanowisko. Też karabin maszynowy. Tak. Najprawdopodobniej po karabinie maszynowym. Tu jeszcze są różnego rodzaju żelastwo wystaje. Tu nie wiadomo, co to było, jakaś prowadnica czy co? W suficie. W suficie? Ciężko jest to powiedzieć, nie? Jedziemy dalej przy świece i tu nie mamy latarki, tylko tak z telefonów. Pełno zakamarków jest. Czekaj, teraz w którą to stronę było? Tu. Dobra, ty idź z tą latarką do przodu. I tu nie ma nic, to jest tylko... No, powiem, robi to wrażenie. O kurde. Tutaj taka dziura jest. Tu nie widać nic, bo już ciemność. Ej, poczekaj z tym światłem. Tutaj potknąć coś jest bardzo łatwo. Dobra, idź przodem teraz. Także zobaczcie, jaka tu wszędzie ciemnica jest. Tu z tej strony wychodzimy, nie? Tu wychodzimy na zewnątrz, tam dalej już nie będziemy szli. Tutaj zobaczcie, jakie haki jeszcze wystają. To rządowo drzwi. Tak, zbrojenia. No i teraz pokażę Wam go tutaj z zewnątrz, jakie to jest potężne. Tam jest drugi potężny bunkier. Tam żeśmy nie wchodzili, myśmy tutaj weszli w ten. Zobaczcie, robi wrażenie. Weszliśmy od tamtej strony, jak ta sosna. Przeszliśmy sobie tutaj środkiem, ale tak jak mówię, no nie mamy latarek, tylko tyle co światłem z telefonu, żeśmy tam sobie w środku przeszli, ale robi to po prostu wrażenie. Jest tutaj tego bardzo dużo, tutaj całe
Cały tych bunkrów jest ogrom. To może jeszcze byś pokazała tamtą ścianę pękniętą i jak to wyglądało. Którą pękniętą ścianę? Tam. No to tam żeśmy właśnie wchodzili od tamtej strony, dobrze, nie? Mogę jeszcze pokazać tą ścianę. Ale no nie będę wszystkiego pokazywać, bo to jest po prostu niemożliwe. To tylko taka króciutka relacja jest. Tak. Tutaj zobaczmy. Wtedy żeśmy właśnie weszli tu przez to pęknięcie w ścianie. Jaka to siła musiała być? No, beton jest, słuchajcie, ogromny. Tutaj jest ta ściana, ale tam już do środka nie będę wchodzić, bo mąż z latarką, znaczy z telefonem poszedł, ale zobaczcie, jakie to wszystko jest grube. Idziemy jeszcze tutaj z tej strony. No to jest powysadzane już czyściutko. Jest tutaj tego bardzo dużo, bardzo naprawdę. Kilometry, dokładnie. Tam jest jeszcze to, co takie ciekawsze, to jest teren jednostki wojskowej, także tam się już nie dostaniemy. Aczkolwiek no już mi wystarczy to, co widzę. Zobaczcie, jakie potężne te mury są, jakie to gruba warstwa tego betonu. To zostało wszystko tutaj wysadzone. No i jeszcze rzut tam, na tamte. Przejdziemy jeszcze tam dalej, być może dalej coś będzie widać tutaj za tą górką. Tam na górze tego bunkra jest kopuła obserwacyjna, pancerna. No a te forty wszystkie dookoła oblane są takimi tutaj fosami wypełnionymi wodą, takimi kanałami. No i tak jak mówiłam, jest tutaj tego kilometry, bardzo dużo tych bunkrów jest. Jeszcze wyjdziemy tam dalej zobaczyć. O, tam są kolejne dalej, w oddali, ale to podejdziemy tam dalej. I tak tutaj to teraz wygląda, same ruiny, słuchajcie, gdzieś nie gdzieś jeszcze się zachowało, że można wejść. No jest to fort wybudowany za cara, tam dalej nie możemy wejść, jest twierdza, ale tam jest teren wojskowy, także tam się nie dostaniemy. Jednak tutaj żeśmy dotarli, weszliśmy, no i takie tutaj widoki się rozpościerają. Są one całkiem inne jak te u mnie tam na zachodzie kraju pod Kostrzynem. Całkiem inna technika budowania jest. No inaczej to wygląda. Chodzimy tutaj po lesie już dosyć chwilę. No i powiem wam, że grzybów, podgrzybków tutaj nie widzę. Są jakieś takie niejadalne grzyby. Jednak takich typu podgrzybek, prawdziwek, czy jakiś taki z tych, które ja zbieram, nie znalazłam, nic tutaj nie widzę. Lasy są przepiękne, no tylko takim minusem jest to, że bardzo szybko robi się ciemno, godzina 16, już tutaj zapada zmrok. Dzisiaj dodatkowo, słuchajcie, dzień jest mglisty, ponury, taki pochmurny, co dodatkowo o pół godziny szybciej powoduje, że zmierzch nadchodzi. No także za dużo tutaj nie poszalejemy, byliśmy na fortach i teraz tak w drodze powrotnej żeśmy stanęli. Co mnie tutaj urzeka w tych lasach, słuchajcie, jałowiec. Jest tutaj wszędzie pełno krzaków jałowca, to jest właśnie to. Owoców teraz tutaj nie widzę, ale jak roztarłam gałązkę, to słuchajcie, pachnie on rzeczywiście jałowcem. Te krzaczki tutaj są mniejsze, ale pokażę wam na przykład tutaj. Przede mną są dosyć duże krzaki jałowca. Zobaczę, być może tutaj będzie, znajdę owoca. No też powiem wam tak, liczyłam łosia zobaczyć. Jest to moje wielkie marzenie spotkać łosia na żywo, bo jedynie co to widziałam wypchanego w Drozdowie w muzeum. I tyle było mojego spotkania z łosiem. W naturze go nie widziałam. Tutaj co chwilkę były jakieś tam znaki, że uwaga na łosie. No jednak ja żadnego nie spotkałam. No a tu są te krzaki jałowca. Tu jest owoc zielony jeszcze. Zobaczcie, tak wygląda owoc jałowca. Nie jest to może zbyt dobra jakość tutaj widoczność z tego względu, że już jest ciemnawo. Tutaj też jest jeszcze owoc jałowca. O. Także to mnie, powiem wam, fascynuje, ten jałowiec, bo zobaczcie, jest go tutaj pełno. On tutaj rośnie tak jak u mnie czeremcha w lesie. W Bieszczadach właśnie tak, żeśmy tutaj jadąc samochodem po drodze, rozmawialiśmy na ten temat, że każdy region Polski ma swoje piękno. No i
Bieszczadzkie lasy, w które się też wybieram zaraz, tak można powiedzieć. Tam jest bardzo dużo jeżyn, malin rosnących po lasach. Z kolei tutaj na Podlasiu wszędobylski jałowiec, no i to mnie, powiem Wam, urzeka. No a same lasy, no widzicie jak to wygląda. Są przepiękne. Tutaj akurat nie weszliśmy w taki bardziej czysty las. O, tutaj jest jakiś kolejny grzybek. Oczywiście niejadalny. I tu chyba coś jest jeszcze. Jest kolejny. Zaraz go tu odsłonimy. Tak, to jest jakiś taki blaszkowy. I tutaj jest grzybek. Jednak to nie są te, które ja zbieram. Nic tutaj nie ma. Prawdę ludzie mówili, że na Podlasiu grzybów nie ma. Być może gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki. Ale niestety ja tutaj nie znalazłam nic. Jednak moje tereny bardziej obfitowały w grzyby. No i tak powiem Wam, że po cichutku jeszcze liczę, że jak wrócę, to być może jeszcze coś u siebie znajdę. No ale to zobaczymy. Pomału już tutaj, widzicie, zaczyna coraz bardziej zmierzchać, także idę w kierunku samochodu. Tutaj już Krzyś też doszedł. Hello. I co, też nic nie znalazłeś? Nie ma grzybków. Nie ma grzybów, także przekonaliśmy się tutaj, że tak powiem, osobiście, żeśmy się przekonali, że grzybów nie ma. No idziemy do samochodu, jedziemy dalej. Wychodzę już do samochodu. Tu przede mną są jakieś okopy. No najprawdopodobniej to są stanowiska po działach, bo ewidentnie widać tutaj, zobaczcie, jest wjazd. Tam jest ścianka, działa były skierowane na pewno w tamtą stronę. No i widać, że jest to teren usypany. Tu jest kolejny taki okop, stanowisko. Okopy, no to były, powiedzmy, miejsca, w których siedzieli żołnierze, byli żołnierze. A stanowiska to już były na tam, gdzie znajdowały się działa, czołgi. I tu jest kolejny, tu jest taki mały okop. A tu jest kolejne stanowisko. Czyli bardzo podobnie jak u mnie, tam na zachodzie kraju nad Odrą. Też tych takich stanowisk jest bardzo dużo. No i słuchajcie, nie wiem, czy tutaj będzie widać. Tam przede mną jest kolejna linia. Taki wał usypany. Są kolejne stanowiska, okopy. Także ziemie te też tutaj są, jak widać, bardzo okopane. Wracamy już. Zrobiło się całkowicie ciemno. Na podszybiu mam gałązkę jałowca. Urwałam sobie na pamiątkę. Wezmę do domu, pokażę w domu gałązkę jałowca, bo tam u mnie na moich terenach w zachodniopomorskim, na zachodzie kraju, jałowiec nie rośnie tak w warunkach naturalnych jak tutaj. No a tutaj, jak widzieliście, jest go bardzo dużo. No i cóż, no dzień uważam za udany, za zaliczony. Łosia nie spotkałam, także moje marzenie jeszcze się nie spełniło, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Jeszcze wszystko jest przede mną. Grzybów nie ma. Jakieś takie niejadalne, pojedyncze sztuki, tak jak żeście widzieli, trafiają się, ale podgrzybków, prawdziwków, czy kurek, czy innych takich grzybów, które ja zbieram, tutaj nie spotkałam, także mogę powiedzieć, że ich nie ma, chyba że gdzieś tam może gdzieś ktoś znajdzie. Ja ich jednak tutaj nie znalazłam. Lasy, no są przepiękne, bardzo ładne tutaj lasy są. Jest dużo bagien na tym terenie Parku Biebrzańskiego, co też nadaje tutaj taki niesamowity klimat. No na pewno, słuchajcie, powietrze jest całkowicie inne jak u mnie na zachodzie kraju. Jest takie może mroźniejsze, ale ta temperatura nie jest tak odczuwalna jak u mnie, całkiem inaczej się ją tutaj odczuwa. No i jest jednak całkiem inny klimat, no bardzo fajny, rzeźko, no zapach w lasach jest niesamowity, zawsze to podkreślam, żeby chodzić dużo do lasu, przytulać się do drzew, daje to taką siłę, wyciszenie. No i cóż, no i na dzisiaj będę kończyć. Takie właśnie tutaj podsumowanie z lasów na tych terenach.
No a następny film najprawdopodobniej będzie właśnie z Bieszczad, z Lasów Bieszczadzkich. Zobaczę, jak to tam teraz wygląda o tej porze roku. No i cóż, no, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu na co dzień, zdrowia. No, lepszego jak ja mam teraz, bo jeszcze jednak chrypka daje mi się tutaj ostre znaki. No i trzymajcie się. Do następnego.